te wakacje nie gracie żadnych koncertów w Europie. Dlaczego zdecydowaliście się przyjechać do Gdańska? We were actually gonna do a London show as well, but We ended up not doing that. Mieliśmy grać jeszcze w Londynie, ale zrezygnowaliśmy. Od 7 miesięcy siedzimy w studio, piszemy i komponujemy i na tym chcieliśmy się skupić. Kiedy zgodzisz się na jeden czy drugi występ, zaraz robią się z tego 3, 4, 5, 6 koncertów, a w końcu cała trasa. I nawet nie wiesz, jak to się stało. Nie chcieliśmy do tego dopuścić. Ale nigdy nie byliśmy w Polsce, więc zależało nam na tym, żeby tu przyjechać. W Londynie nas już widzieli, w Nowym Jorku też. Ale słyszeliście wcześniej coś o Gdańsku, czy to dla was całkowicie egzotyczne miasto? Dla mnie wszędzie jest egzotycznie. Jestem prostym chłopakiem z Kalifornii i zanim zaczęliśmy jeździć w trasy, niewiele więcej widziałem. To, że przyjechaliśmy tutaj, to zasługa polskich fanów. Stworzyli na MySpace swoją stronę. Od dawna wiedzieliśmy, że jest ich dużo i było nam trochę wstyd, że nigdy tutaj nie byliśmy. Niektórzy nazywają was zespołem, który zniszczył podłogę. Co to za historia? Wszędzie, gdzie gracie, niszczycie podłogę? With this name, you broke floor everywhere you are? No, not everywhere. I don't know. You just have like. Nie, nie wszędzie. There seems to be. I noticed there's like themes for tours. One tour, everything was catching on fire. Jest trochę tak, że każda nasza trasa ma jakiś motyw przewodni. Na jednej z tras wszystko płonęło. Na przykład spaliły nam się buty. Fire was a predominant. Podczas innej z tras non-stop mieliśmy różne przygody w metrze. A najgorzej było podczas koncertu w Leeds. And the worst of it was in Leeds and Leeds in London and it was To był budynek ratusza oddany do użytku po długiej renowacji. It was there for a long time and they reopened it. And it just wasn't up to code or something. And we got halfway through our shit. Rozkręciliśmy się właśnie z graniem i w pewnym momencie poczuliśmy, że podłoga zaczyna falować jak ocean. W Anglii dzieciaki przynajmniej wtedy, ale teraz chyba też lubią skakać na koncertach. To nic złego, ale skaczą w jednym rytmie. Constantly jump up and down, which isn't a problem, but they jump up and down in unison, which gives them a lot of power. So one of the owners runs downstairs to the basement. I w pewnym momencie administrator budynku złapał paranoję, pobiegł do piwnicy zobaczyć, co z podłogą i zobaczył, że wszystko się rusza i włączył alarm przeciwpożarowy. Wszyscy musieli opuścić budynek. And he just hit the fire alarm like out of, you know, instinct and cleared the room. Jesteś śpiący? 21 to dla ciebie wczesna pora? 9 p.m. not that early technically for me, but it's yeah, we just 21 to nie aż tak wcześnie, ale wiesz, dopiero przyjechaliśmy. Peter zawsze sprzedaje mi przed koncertem plaskacza na odmulenie. Mam nadzieję, że to mi pomoże. That's gonna put me about right. And then, czyli nie będziesz przysypiać na koncercie? Nie, raczej trudno będzie się zgrzęnąć. This is Robert from Black Rebel Motorcycle Club and you're on at PL and I hope you enjoy whatever it is you enjoy as much as I enjoy it.